Witajcie, zapraszam Was na zapowiedź 12. kolejki PGE Ekstraligi w sezonie 2024. Ta runda rozpocznie się 26 lipca w piątek w Zielonej Górze, gdzie przyjedzie Motor Lublin. Pierwszy bieg tego spotkania o godzinie 18, a transmisja w Eleven Sports 1. W awizowanym składzie na to spotkanie po stronie gospodarzy znaleźli się Jarosław Hampel, Rasmus Jensen, Przemysław Pawlicki, Jan Kwiech, Piotr Pawlicki, Oskar Churyż oraz Krzysztof Sadurski. Natomiast po stronie gości z Lublina pod jedynką Dominik Kubera, dwójka Jack Holder, trójka Fredrik Lindgren, czwórka Mateusz Czerniak, piątka Bartosz Marzik, szóstka Wiktor Przyjemski i siódemka Bartosz Bańbor. Moim zdaniem, jak i myślę większości, faworytami są tutaj goście z Lublina, ale uważam, że to nie będzie wcale taki łatwy mecz dla nich. Falubaz na pewno będzie się stawiał, no jadą w końcu u siebie, potrafią coś tam pokazać, zresztą też zawodnicy Motoru Lublin chyba nie mieli zbytnio okazji w ostatnim czasie tam w Zielonej Górze jeździć, więc po prostu to może przemawiać na korzyść Falubazu, ale myślę, że to tylko wystarczy na to, żeby osiągnąć te 40 punktów w meczu i nic więcej. Przenosimy się do drugiego piątkowego spotkania, ono rozpocznie się o godzinie 20:30, a będzie to rywalizacja Zolerz GKM Grudziądz z ebud.pl Staną Gorzów. Transmisja z tego spotkania oczywiście w Eleven Sports 1. Po stronie gospodarzy pod 9 Max Frigg, 10 Jaymon Lindsay, 11 Michael Jepsen Jensen, 12 Kacper Pludra, 13 Wadim Tarasienko, 14 Kacper Łobodziński i pod 15 Kevin Małkiewicz. A po stronie przyjezdnych pod 1 Martin Waculik, 2 Jakub Miśkowiak, 3 Oskar Pfeiffer, 4 Szymon Woźniak, 5 Anders Thompson, 6 Oskar Paluch i 7 Jakub Stojanowski. I to na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Jeszcze muszę przypomnieć, że nie mamy tutaj szansy na punkt bonusowy, ponieważ pierwsze spotkanie zakończyło się tym słynnym obustronnym walkowerem i żadna drużyna nie ma szans tutaj na to, aby zdobyć bonus. Moim zdaniem to spotkanie wygrają gospodarze minimalnie, ale jednak cały mecz powinien być na styku i w ostatnich biegach gdzieś dopiero tego zwycięzcę poznamy. Przyszła pora na niedzielę, 28 lipca, godzina 16:30 rozpocznie się spotkanie Fogo Unia Leszno kontra Betard Sparta-Wrocław. Ten mecz będziemy mogli śledzić na antenach Kanal Plus Sport. W składzie leszczyńskich byków pod 9 znalazł się Benkuk, 10 Janusz Kołodziej, 11 Andrzej Lebiedew, 12 Kinan Ryu, 13 Grzegorz Zęgota, 14 Hubert Jabłoński i pod 15 Antoni Mencel. A po stronie Spartan z Wrocławia pod 1 Danbury, 2 Francis Guss, 3 Artem Aguta, 4 Mikkel Andersen, 5 Maciej Janowski, 6 Jakub Krawczyk, pod 7 Marcel Kowolik. Tutaj mały błąd zrobiłem na grafice składu, ale propos Kowalskiego, no to jak widzicie, nie mamy go tutaj w składzie, ale najprawdopodobniej znajdzie się pod 8 i po prostu trener Dariusz Śledź będzie sobie rotował między Gussem a Andersenem. Myślę, że tak za nich będzie Kowalski wchodził po prostu. No i ten mecz jest niezwykle ważny dla Unii, bo oni muszą po prostu wygrać, aby myśleć o utrzymaniu. Moim zdaniem tak nie będzie, moim zdaniem minimalnie Sparta Wrocław to spotkanie wygra. Ostatnio bardzo słabo pojechał Lebiedew, Kołodziej też, Kołodziej po prostu nie jest w 100% sprawny fizycznie i widać, że się bardzo męczy. Co ostatnie spotkanie myślę, że pokazało, zresztą sam Janusz to przyznał i ogólnie bardzo ciężki czas dla Janusza Kołodzieja ostatnio. I myślę, że to się jednak przełoży i tych punktów może kilka zabraknąć i przez to właśnie Sparta to spotkanie wygra i Unia Leszno będzie już w naprawdę ciężkiej sytuacji. I ostatnim spotkaniem tej kolejki będzie rywalizacja Apatora Toruń z Kronoplastem Włókniarzem Częstochową. Rozpocznie się ta rywalizacja o godzinie 19:15, transmisja w Kanal Plus Sport. Po stronie gospodarzy pod 9 Patryk Dudek, 10 Robert Lambert, 11 Wiktor Lampard, 12 Paweł Przedpełski, 13 Emil Sajfudinow, 14 Antoni Kawczyński i 15 Krzysztof Lewandowski. A po stronie gości pod 1 Mikkel Mikkelsen, 2 Maksym Drabik, 3 Mats Hansen, 4 Kacper Woryna, 5 Leon Macen, 6 Igor Nabiałkowski i pod 7 Kacper Halkiewicz. No i moim zdaniem to spotkanie Apator Toruń na pewno wygra. Pytanie z jaką przewagą, bo to jest akurat ważne w kontekście walki o punkt bonusowy. Pierwsze spotkanie zakończyło się 10-punktową wygraną Włókniarza Częstochowy, a więc tutaj walka o bonus powinna trwać do samego końca, do ostatnich biegów. Moim zdaniem Apator to spotkanie wygra, ale bonus jednak zostanie w Częstochowie. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o tą zapowiedź. Dzisiaj tak na szybko. Jeszcze oczywiście przypomnę, że w sobotę mamy Drugi finał indywidualny Mistrzostw Polski, tym razem w Bydgoszczy. Mamy też oczywiście rozgrywki Metalka z drugiej Ekstraligi i jeden mecz Krajowej Ligi Żużlowej w niedzielę. To byłoby wszystko. Jakie są Wasze typy na ten weekend? Zapraszam do komentarzy. No i będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!